Witajcie wszyscy. Tak, właśnie. Z tej strony Starkej. Miałem sobie robić tam przygotowanie na spotkanie z wiedźmą. Wiecie, tak jak to wspominałem w ostatnim odcinku, ale podczas moich przygotowań natrafiło się to, że jest fanatyk. Mini boss związany z Klonfą. Dobra. Będę tego pewnie żałował, ale no, zdecydowałem się wam nagrać to wszystko. Wyprawa głównie zdobyć 3 worki zboża. Chciałem wam po prostu pokazać starcie z fanatykiem, które pewnie będzie i tak zgubne. Tak więc, dlatego zobaczycie tą wyprawę wyjątkowo, chociaż stwierdziłem, że nie będę już pokazywał wam wypraw zwyczajnych nowicjuszowskich. W sumie jestem dopiero co, można powiedzieć, świeżo po nagraniu poprzedniego odcinka i nagle coś takiego wyskakuje, więc no, nie powiem nic nowego. Poza tym, że z fanatykiem nie walczyłem od dawna i mogę nawet szczerze powiedzieć, że nie pamiętam nic na jego temat. Chociaż w sumie mogę powiedzieć jedną rzecz. Nie jest on łatwym oponentem, a moja drużyna nie jest gotowa na to starcie. Także no, powiedzmy sobie szczerze, że może to się skończyć utratą bohaterów. Dodatkowo wypuściłem bez żadnych akcesoriów, jak widzicie. Głównie z myślą, że to będzie na zasadzie, a szybko pójdę, ogarnę, zrobię i będzie spokój. A tu proszę, takie coś. Tak więc, no, szanse na powodzenie są naprawdę niskie. Ale ja się nie poddam, będę walczył do ostatniej kropli stresu. O ile stres można mierzyć w kroplach czy coś. Lokacja misji, lokacja misji. Lokacja misji, lokacja misji. Gdzie jest ostatnia? Wiecie, co jest najgorsze? O, tutaj, dobra. Chciałem powiedzieć, że najgorsze jest to, że w sumie sam nie wiem, gdzie jest co. Ale patrząc na cały kształt, mój cel jest taki: unikać jak najbardziej bitew tych tutaj, żeby nie natrafić na fanatyka. A jak już natrafię, żeby była jak najmniejsza szansa, rozumiecie. Tak więc wyjątkowo spontanicznie wyszło w sumie. To ma mniejsze. O, dobra, on ma mniejsze nagłuszenie, więc masz. Oczywiście musiało to wyjść. Jeśli go pokonam, to mogę wam wprost powiedzieć. Pamiętam, że były potężne nagrody. Może nawet być warto. Ale no. Antykwariuszka. Czyli ktoś, kto jest całkowicie bezużyteczny. Nie wiem, jak ma im pomóc podczas starcia. Tutaj mam abominację. Częściowo wzmocnionego. Głównie na to, żeby po prostu był w tej swojej formie. Mam flagelanta, który już jest dużo lepszy, chociaż nie pamiętam, jak było z odpornościami. No i mam kapłankę, która może potężnie leczyć, ale tak naprawdę to nic poza tym. A ona w sumie niech rozdaje te chociaż bonusy niewielkie do uników. To jest najlepsze, co mogę z nią zrobić. Ech. Na przyszłość muszę pamiętać, że jeśli biorę kogokolwiek z tą klątwą, to nie ma przebacz, fanatyk na pewno przyjdzie. Gdybym teraz trafił, to już bym nie miał żadnych zmartwień. A tak to jeszcze jedno zmartwienie mam. Rzeczywiście wszelkie maści moje trucizny, krwawienia i w ogóle teraz są na tyle mocne, że powinno być dobrze. I właśnie flagelant ma już też pogranicze stresu, co w sumie jest bardzo dobre dla niego. Prawda, jeszcze fajnie było, gdyby był blisko wrót śmierci. Chociaż na walkę z fanatykiem wolałbym aż tak nie ryzykować. Prawda, ma dosyć wysoką odporność bazową na śmierć, bo widzicie, 73. No ale jednak, bądź co bądź, lepiej dmuchać na zimne i tam dmuchać na ciepło, jak... nie wiem, jak to się mówiło. Nie jestem na bieżąco za bardzo z takimi powiedzeniami w ogóle.
Dobrze, że to zrobiłem. Jeszcze bardziej się można powiedzieć nawet, że przygotowałem na starcie z nim. Oczywiście starcie nie będzie proste, jak mówię po raz 50. Pewnie pożałuję, że w ogóle to się stało. A właśnie, może zobaczmy, czy da się gdzieś wytropić fanatkę w ten sposób. Nope. Jesteśmy zdani tylko na swoją intuicję. W ogóle nie wziąłem łopaty znowu. Chwilę wcześniej miałem podróż, wyprawę, czy w sumie, jak zwał, tak zwał. Tutaj brak pochodni pokazał mi, że... Znaczy, jakiej pochodni? Łopaty. Źle, że tak się stało. Powinieneś zrobić to inaczej, ale nie, ja i tak swoje. Tak więc musimy przejść przez wszystko i liczyć na to, że dostaniemy łopatę. Chociaż tam są dwa obiekty, może którykolwiek da mi łopatę. A na razie... Liziem z moją drużyną, która została wybrana z przypadkowych ludzi, których stwierdziłem, że przydałoby się trochę podlewelować. No jasne. Pierwsze co tu się stanie, musiało być to. Bo jakby inaczej. Nie da się go prawie zarazić. Ogłuszyć też ciężko. Ale ja się nie poddam. Każda akcja odebrana handkowi jest na wagę złota. Widziałem aż 3. Niestety dwóch bohaterów nic nie zrobi. Wydany wyrok, czyli chyba na stos. Dobrze, kojarzyłem. Dobrze, kojarzyłem. Oj. Nie jest dobrze. No może poza tym, bo to akurat jest fajne. O Jezu, nie wierzę. Moje pierwsze starcie z fanatykiem w tym roku, jak nic. Pozbywać się fanatyka. Ratować bohatera. Nie, bohater cenniejszy niż fanatyk. Jakkolwiek nie, pewnie będę tego żałował. Tak, muszę. Muszę po prostu pozbyć się tego wszystkiego. 45. Nie, to jego trzeba ogłuszać akurat. W tym przypadku. Po każdej rundzie to wyobrażenie. Teraz nie ma przebacz, rzucamy tym. W taki sposób do niczego nie dojdziemy. Poza tym, że nareszcie. Przynajmniej jeden gość osiągnął swój prawdziwy potencjał. Była spora szansa na to, że już wolnię kapłankę, no ale nie, oczywiście. Musiało być. Musiało być w ten sposób, że nie zdążę. No ale niestety. Wiecie, się wszystko na nią. Dziwnie, że jego teksty stresują ludzi, tak szczerze. Zobaczcie na to, jestem jutrzenką zbawienia. Czy to jest tekst, który mówi coś negatywnego, czy jednak powiedzmy daje pozytywę? Bo mam odczucie, że jest jak najbardziej pozytywne, więc no. Ale czyli jak atakuje stos, to... Czyli nawet jak atakuje stos w takim stanie, to... super, nie mam jak jej uleczyć. Niedobrze. Coraz bliżej jestem
całkowitego końca przygody. Dwóch bohaterów prawie wrót śmierci. Tylko jeden, który jest w stanie zdawać obrażenia. Jednak muszę się chyba skupić na unicestwieniu fanatyka. Ze stosem i tak nic nie zrobię. Dziękuję. Prawdopodobnie tak się skończysz cały kształt tej wyprawy. Bo chociaż raz nie może pójść dobrze, a jakby inaczej. Bo oczywiście, jeśli by poszło dobrze, to oznaczałoby, że gra jest prosta. A jakby to, jakby gra przynosi do swojej słabości, to oznaczałoby, że mogę ją przejść bezproblemowo. Sam on sobie nie poradzi. W szczególności, że jego najpotężniejsza zdolność ma tylko 3 użycia. A on właśnie został ogłuszony. To oznacza tylko tyle, że w sumie... Chyba właśnie pożegnałem się z kolejną drużyną. I z finansami jakimikolwiek. Kolejny wrót śmierci. Na szczęście ten ma akord rozgrzeszenie, więc jeszcze może przeżyje. Oczywiście zmarnował swoją akcję. On idzie na pal. I w ten sposób fanatyk raz, a na zawsze można powiedzieć, że pozbył się mojej drużyny. Jeden ten dwa to nic nie zdziała. Tak więc... Chyba nie mogę nic innego powiedzieć jak to, że macie swojego fanatyka. Liczyłem na to, że może uda się go ominąć, ale jednak niestety. Na ten moment zginie mój bohater ostatni. Mogę wprost powiedzieć, że jeśli to się nie zmieni, to na tym kończę z Darkestem. Częściowo, żeby nie było, że całkowicie. Po prostu zrobię nowy zapis, na którym postaram się dojść do podobnego etapu. Z podobnego mam na myśli tych bossów, których tutaj już ubiłem i w sumie tyle. Oczywiście postaram się jak najszybciej to osiągnąć, jak najniższym kosztem. A w międzyczasie mogę wam tylko tyle powiedzieć. Czemu został? A, no tak. Wrócił. Niedobrze. Fajnie, tylko że odwaga nic nie da. Taka niestety smutna prawda. Czy mam coś, co by mogło mu pomóc? Mogę tego użyć, żeby mieć przynajmniej szansę na to, że mi nie zginie. Chociaż co prawda ma tutaj wielkie bonusy teraz przez to, no ale jednak... Nie, muszę walczyć z fanatykiem w najbezpieczniejszy sposób. 45%! Na to, że go się rozkrwawi. Znaczy, że się nie rozkrwawi. A on dalej to samo. Przynajmniej artefaktów nie straciłem. Curiosity, interest and obsession. Mile markers on my road to damnation. Okej. Wiecie co? Dziękuję bardzo. To był Darkest Dungeon. Do zobaczenia, jak stworzę, powiedzmy, kopię zapisu, na którym będzie mi się cokolwiek udawało.
Jak na razie widzicie, że po prostu... No niestety. To nie ma dalszej szansy bytu. Bez złota nie zdziałam niczego. A za tyle nawet żywności nie kupię. Tak więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Może w następnym tygodniu, może... Postaram się jak najszybciej, ale obecnie mam to tyle. Hej.